Witajcie, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Shogun 2 Total War, kampania Tokugawa, poziom legendarny. Moi drodzy, tej nieszczęsnej gehenny ciąg dalszy. Znaczy, czemu nazywam to gehenną? Z uwagi na upierdliwość tej kampanii. Mamy bitwę, moi drodzy, mamy bitwę o Surugę. Znaczy, prowincję z Sagami. Dokładnie, nie Suruga, tylko z Sagami. Przeciwnik atakuje nas toną gówna. I 6 jednostkami całkiem sensownymi. Dwoma generałami przy okazji, więc straci to. Będziemy mogli zrobić kontrę na Musashi. My mamy 4 nowe oddziały samurajów z naginatami, z ulepszonym rynsztunkiem, a także jednostki samura. A także jednostki nie samuraje, tylko z polą liczbę też ashikarów. Ilości 1, 2, 3, 4, 5, 6 jednostek ashikaru z Yari i bardzo dużo łuczników. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aż 8 jednostek, słuchajcie, łuczników, co pozwoli na sensowne obstawienie się tutaj nawet na wyższym poziomie w fortecy bez uprzedniego cofania naszych jednostek. Dlatego staram się zrobić tak, żeby garnizon stacjonował na dolnym poziomie. Dodatkowo na wyższym będzie już znajdowało się nasze tutaj topowe jednostki łuczników wiejskich, topowe jednostki, no w sensie jakieś tam jednostki, no. Dobra, najpierw zróbmy tak, posegregujmy sobie troszeczkę, tu będą te jednostki, świetnie. I mamy wielką mapę, naprawdę wielką, ja bym chętnie sobie na przykład ustalił tutaj jeden oddział. Może nawet, czekajcie, może nawet byśmy to zrobili trochę inaczej, o! Idealnie, no panie, po prostu piękno. Piękno na tej ziemi. Czy tutaj mógłbym? Oczywiście, że nie. No to zróbmy sobie tak, że po prostu troszeczkę tu jakby rozciągniemy was. Powinno chyba działać. O, właśnie, w ten sposób można rozciągnąć troszeczkę na dłuższym takim. Trzymacie prawy przycisk myszy i możecie ich wtedy rozciągać. Dodatkowo z tej strony kolejny oddział, z tej strony, co wy tutaj robicie, przepraszam bardzo. Was też bym chciał stąd na razie sobie zabrać. Wszystkie jednostki, które mają na murach stać, nie stoją teraz na murach. Bardzo proszę. Dalej. Rozciągniemy się również tu. Zobaczymy, z której strony przeciwnik będzie atakować, bo możliwe, że da nam całkiem spore pole do popisu z możliwością wykorzystania chociażby, wiecie, górnej partii zamku. I to by było super, bo zobaczcie, mamy ich wystarczająco dużo, żeby zająć tak naprawdę całą tutaj przestrzeń. To jest przezajebiste. Dodatkowo też wycofamy w takim razie sobie te jednostki na górę i zrobimy sobie już, myślę, że tutaj sensowniejszy kształt obrony. Więc tak, 3 oddziały z tej strony możliwe, 3 kolejne oddziały z tej strony, pięknie. Mam tutaj jeszcze 2 oddziały, które również prawdopodobnie ustawiłbym sobie gdzieś tu, bo będzie ciężko wejść, prawda? Naginaty mają chronić na razie front. I przy okazji możemy sobie zobaczyć też, jak te jednostki wyglądają, a wyglądają naprawdę zacnie, ciężko opancerzone, chyba najciężej opancerzone ze wszystkich jednostek dostępnych w naszej grze. Świta samurajska, moi drodzy, świta samurajska prawdopodobnie może zajmować tereny. Gdzieś się właśnie jeszcze bym tutaj chętnie ustawił. Możliwe, że gdzieś o w tym miejscu w ten sposób. Na razie oczywiście, na razie. Później będziemy ich cofać. Mamy aż 3 bramy do zajęcia i aż 3 miejsca z wieżyczkami. Więc to jest pierwsza wieża. Tu jest druga wieża tutaj i trzecia wieża jest tutaj. Więc tak naprawdę możemy stracić tylko jedną wieżę. Ok. Z której strony nadciąga przeciwnik? No, przeciwnik się rozciągnął. Dobrze. W takim razie będziemy mogli, słuchajcie, wykorzystać ostrzał naszych łuczników z jak największą skutecznością. Widzę nawet, że te dwa oddziały, patrząc na to, co tu się dzieje, te dwa oddziały będziemy mogli nawet już sobie cofnąć, żeby zajęły pozycję odpowiednio. Więc powiedzmy, że pierwszy oddział będzie tutaj. Świetnie, wycofamy ich stąd. Nie potrzebujemy aż takiej liczby. I teraz pytanie, jak ty się tutaj, przepraszam bardzo, będziesz ustawiona? Zróbmy. Świetnie, w ten sposób. Też na speedzie, dziękuję bardzo. I myślę, że tak, ten oddział będzie potrzebny, ten tak samo, ale jak tylko znajdzie się taka, zajdzie taka potrzeba, no to będziemy oczywiście za chwilę cofać na wyższy poziom. Nawet się zastanawiam, czy tych nie będziemy musieli przerzucić w pierwszej kolejności jakoś szybciej, może nawet z tej strony będziemy przerzucać ich.
Dobra. Jak wyglądają też zasięgi naszych wieżyczek? Chociażby ta wieżyczka ma zasięg. Dobra, to tu będziemy strzelać akurat z tego poziomu. Ta wieżyczka ma kiepski zasięg. No i ta ma raczej taki najsensowniejszy, który będziemy używać najszybciej, jak się tylko da. Nie mam jeszcze dostępną do płonących strzał. A szkoda, bo teraz by się przydali. Teraz by się naprawdę właśnie przydały te miejsca do ostrzelania. Co tu na mnie idzie przede wszystkim? Samuraje łucznicy, samuraje łucznicy, samuraje łucznicy. Fantastycznie. Samuraje łucznicy i samuraje z Jari, samuraje z Jari. Szkoda, szkoda, bo jakby szli na przykład sami samuraje łucznicy, no to byłoby zdecydowanie ciekawiej. Samuraje Jari. I gdzie są jeszcze łucznicy? Tu pewnie raz, dwa. I tu są miliony samuraje z Jari. No i dobrze. Poczekamy, aż będą w zasięgu. I zaczniemy ostrzał. To będzie krwawa bitwa, szczególnie dla nich. Minimalnie przyspieszymy. Dobrze, już w niektórych miejscach nawet zaczęli strzelać, świetnie. No i dobra, weszli w zasięg. No to od razu, nie czekamy, tylko korzystamy z dobrodziejstw, bo później i tak nie będziemy już mieli tutaj... W zasadzie chyba każda z tych strzał trafia, jeżeli mi się pamięć nie myli. Nie, na razie gównianie trafia, nic nie trafiają, jednego trafili. Jezu, taka celność, że ja pierdzielę. Szkoda gadać. Dobra, samuraj jest z Jari. Za chwilę stąd będziemy uciekać na wyższy poziom, zdecydowanie. Tylko niech jeszcze podchodzą, niech cały czas, słuchajcie, podchodzą, a my się od razu tam udamy na wyżej. Pięknie. Dobra, do tyłu. Cudownie. Tutaj za chwilę też podobnie zrobimy. Niech jeszcze strzelają, cały czas niech strzelają. Jak z tej strony to wygląda? No też podciągają już wyżej, no to myślę, że tak samo dajemy tutaj i z tej strony też dajemy tutaj. Przy okazji ci do tyłu, tutaj, pięknie. O to właśnie chodziło, żeby ich zatrzymać. Super, teraz my się zajmiemy pozycję, powiedzmy gdzieś o, w tym miejscu. Wy zajmiecie pozycję gdzieś w tym, które są już gonieni. To możemy wykorzystać, słuchajcie, tutaj do osłony tych naszych samurai. Nie wiem, czy oni zdążą w ogóle. Dobra, na razie to sobie po prostu wejdźcie tu do środka. Wy tak samo, widzę, że już macie po prostu problemy z czymkolwiek. Okej, weszli. Wy nie, wy macie stać w tym miejscu i strzelać. Jak najbardziej. Teraz mogę inne wieżyczki wykorzystać do ataku. Pięknie. No i powoli, powoli będzie trzeba się szybciej tutaj przemieszczać. Jest ta świta samurajska. Boże, 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 drogi, tutaj mieliście podejść, ale już dobra, nieważne. Ok, zostali zatrzymani, to mi się podoba. Teraz. Tutaj włazi, bo będą od razu się wspinać na wyższy poziom? Tak. To wiecie co, to my robimy po prostu taki myk. Tutaj sobie nawet ich troszeczkę tutaj zbliżymy, żeby nie mogli się przebudować. Gorzej, że będą do nas strzelać, niestety. I robimy tak. Jak tu dalej? Z tej strony, świetnie. I znowu do tyłu. Plus raz, dwa. Muriari, Muriari. Tutaj też, nie, nie wy. Wy na Muriari, tak samo. Dobra, pogubiłem się, bo wiecie, nie mam pauzy i nie widzę, co jest moim oddziałem, a co nie jest moim oddziałem przede wszystkim. Dobra, wy też do tyłu. Pięknie. Myślę, że nawet gdzieś tutaj. I naginaty. No dobra, naginaty mogą z wami walczyć spokojnie. To są kolejni łucznicy, świetnie. To są też naginaty. Dobra, mogą być. Resztę jednostek mamy już tutaj poumieszczanych fajnie. Przy okazji kolejny ostrzał wieżyczek. Pięknie. Żeby to było tak, tak. No i oni tutaj raczej już nie wejdą, co najwyżej potracimy troszeczkę Ashigaru. Ci łucznicy też niech w to miejsce się przemieszczą. Jeżeli chcieliby wykonywać moje rozkazy, będę niezmiernie wdzięczny. Po prostu niech się tam odlepią od nich, bo to jest najgorsze na razie.
Tych samuraj. Gdzie my mamy tych samuraj? Właśnie ja bym chyba może nawet tutaj przerzucił na tą stronę. O, pięknie ci tutaj będą kosić. Fajnie, 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 fajnie. Nasze naginaty, no praktycznie nie odnoszą obrażeń. Możemy zobaczyć, jak walczą naginaty przy okazji. Choć to mi się w szczególnie też czasem średnio podoba, że wszyscy ci samuraje tak naprawdę wyglądają identycznie. Tutaj proszeni, dziękuję. To jest jedyne miejsce, gdzie mogę ewentualnie zagrozić. Kolejna znajduje się gdzieś w tym miejscu i fajnie by było w ogóle podejść bliżej, żebyśmy mieli więcej jednostek na tym terenie, bo wieżyczkę nam będą przejmować. No i kolejny oddział powiedzmy gdzieś tutaj, świetnie. Was możemy na razie przerzucić w inne miejsce, bo z tej strony nie podchodzą. Przegrupujemy sobie tutaj jednostki. Pięknie. I zainicjujemy tych. Doskonale. Mamy jeszcze jeden oddział naginat. Czy ja chcę go w jakikolwiek sposób wykorzystać? Możliwe, że tak. Wyślemy ich, słuchajcie, tutaj do ataku. Kolejny oddział naginat w tym miejscu. Pięknie. No i mamy łuczników, których bym sobie też umieścił jakoś, jakoś tak. No i poczekamy, aż mury przede wszystkim będą znowu nasze. Bo wychodzić do nich na pewno nie ma co. Po prostu niech się pilnują. A wy, przepraszam bardzo, z tymi naginatami to gdzie biegniecie? Jak się tak wyrażę? Najwyżej możemy, o tutaj się gdzieś umieścić, o idealnie. Raz, to są Ashigaru, o to przepraszam bardzo, ale umieścimy sobie Ashigaru w takim razie tutaj. Nie, naginaty jeszcze będą strzec zamku. Pięknie, łucznicy natomiast, troszeczkę zmieńcie pozycję i strzelajcie. I podejdziemy bliżej, żeby oni wszyscy czuli oddech swojego dowódcy na plecach. Pięknie, wtedy morale będzie wyższe. Z tej strony też już wygrywamy. Dobra, wieżyczka przejęta. No i tutaj widzę, że cały oddział został wyrżnięty. Fajnie, fantastycznie. To możemy sobie od razu zrobić taki myk, że wejdziemy jednym oddziałem tutaj do łuczników, drugi podejdziemy bliżej, żeby, wiecie, można było wykorzystywać od razu tą przewagę i zasięgu i atakować stąd samuraj łuczników, którzy będą nadciągać. Czemuż by nie? Dodatkowo można by nawet przerzucić ten jeden oddział tych łuczników, też prawdopodobnie tutaj, słuchajcie, do tyłu, żeby przejęli wieżyczkę. No i to bardzo ładnie wygląda, bo już wygraliśmy praktycznie z tej strony. I koniec bitwy. Pięknie. Teraz podejdziemy sobie na mury. Na spokojnie będziemy ich likwidować. A generał mógłby nawet wyjechać i zacząć likwidować dowódcy? Zobaczymy, czy damy radę. Tak, 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 kontynuuj, kontynuuj. Potrzebujemy zabić tych dowódców. Zdecydowanie. Najchętniej to chciałbym, żeby przejęli właśnie gdzieś tamto miejsce. Tylko czy ja mam jeszcze jakąś pozycję, z której mógłbym wyjechać? Teoretycznie tutaj. Więc przejmijmy, słuchajcie, od razu to miejsce. W przeciwnym wypadku będzie ciężko. Dobra, ta wieżyczka jest już przejęta, fajnie. I zajmijcie pozycję, żeby można było ich ostrzelać. No i pięknie, nawet nie jestem pewien, czy to już nie jest... No, moglibyście w swoich tylko nie trafić, bardzo bym was o to prosił. Dobra, do tyłu, przejmiemy to i wtedy będziemy mogli wyjść, bo na razie, słuchajcie, nie możemy wyjść, bo to nie należy do nas. Najgorsze to wszystko jest, w tym wszystkim. I dogonimy na pewno naszego dowódcę. Ich dowódcę, proszę, nie naszego. Proszę bardzo, naszego to my mamy. Dobra, możemy już wyjść. Świetnie, teraz... O, gdzie jest ten przeciwnik, który tutaj ucieka? Generał, zrozgotani, fantastycznie. To nawet moglibyśmy, o, tutaj się teraz przemieścić. No i znowu. Szybkość. Straty praktycznie żadne i najlepsze jest to, że potracimy właśnie te jednostki, które w zasadzie wystawiłem na taką lekką rzeź.
tam jest generał, tamtego bym chciał dogonić jak najbardziej, no to jedziemy tędy. Jeżeli się uda tą generalską jednostkę zabić, to będzie wspaniale. Bo straciliśmy głównie tutaj, zobaczcie, to są jednostki garnizonowe, więc tutaj nie ma nic tak naprawdę, co by nam jakoś specjalnie mocno zagrażało. O! Pięknie. Generał poległ im. Fantastycznie. Czy ktoś tu jeszcze w ogóle biegnie? Nie. To zakończy bitwę. Na samym końcu udało się ustrzelić kataną przez łeb jego... Znaczy ustrzelić. Przeciąć przez łeb jego generała. Cudownie. Samuraje z Jarii w ogóle uchodzą za najgorszy oddział, jaki możecie zwerbować. Oni przydają się tylko na samym początku gry. I to w pierwszych, tak naprawdę w pierwszej turze, bo jeżeli macie na przykład misję, że musicie pokonać jakąś armię buntowników albo armię innego klanu, która znajduje się na przykład na waszym terenie, to możecie ich wykorzystać jako właśnie taką broń masowego rażenia, że rzucacie ich do boju i zapominacie o nich. Oni już nie istnieją. Tak naprawdę. No i pięknie, cała armia została rozbita na tym szturmie. Sagami obronione, no i Musashi za chwilę będzie nasza, będziemy mogli sobie wyprowadzić właśnie kontrnatarcie. I super, bo będziemy potrzebowali, potrzebujemy co najmniej ze 3 armii. Kurwa, nie wierzę, nie, no po prostu to jest tak upierdliwe. Boże drogi. Serio, już po prostu na włosku wiszę z totalnym wkurwieniem mnie, bo... Trudność tej kampanii polega tylko i wyłącznie na tym, że ISI ma na nas kurw. Od początku do końca nie istnieje dyplomacja na legendarnym. Po prostu nie istnieje. Trzeba zainstalować odpowiednie mody, żeby to tak nie wyglądało. I nie za bardzo jestem chyba w stanie się przez tym przeciwko czymś obronić. No zobaczymy. Będziemy starali się tutaj coś uzyskać. No tamci jeszcze oczywiście będą musieli przyjść. Hattori, zerwaną umowę handlową, szkoda. Rosną niepokoje w Mino, Mikawie, Shinano, Kai, Totomi, Owari, Hida, Izu i tak dalej. I tak, zwerbujmy generała, przyda się. Ashigaru z różnicami, weźmiemy ich. Tak? Ostatnio mnie zganiliście, że tego nie zrobiłem. I zmniejszmy tutaj podatki, świetnie. I przy okazji cała ta armia, stąd... Ja tu mogę wyłączyć podatki albo cokolwiek zrobić, bo trochę chrześcijaństwo się tu po prostu boostuje. Że jesteś mocno na minusie przez to. Nawet bardzo. Dobra. Spróbujmy sabotować tą armię. Dwa. Ten Gendaimio po prostu przejmie Echu i może tutaj prowincje północne. Bo będzie kiepsko za chwilę. Czekajcie, to jest udana dywersja, nieudana dywersja, więc nie przeczytałem. Nieudana próba dywersji. I co? Oni są zadowoleni, a razem z Daimyo też są zadowoleni. Dobrze, bo Daimyo wpływa po prostu na jakby zadowolenie globalne. Super. No to co? Robimy teraz kontrę. Kontruderzenie, moi drodzy. Bierzemy wszystkich i spróbujemy się zająć Musashi. Potrzebujemy nowych ziem. Pięknie. Tylko już robię to na automacie, nie chcę mi się... z łucznikami się tutaj bawić i trudno, przez jedną turę przeboleję to zniszczenie prowincji. Świetnie. Dojo łuczników zupełnie jest mi tu niepotrzebne. Szkoła szermierzy też nie. W zasadzie szkołę szermierzy to też mogę stąd wyrzucić. Zbudujemy tarki, zbudujemy coś innego. I teraz pytanie, czy ja... Tak, ja bym chciał ich tam przesłać do pomocy. Lecicie tędy. Mam już przynajmniej na plusie wszystko. Super. I teraz pytanie. Z której strony będą atakować głównie w pierwszej i w pierwszej kolejności? Mino jest słabe. Naprawdę. Mino jest słabe i Mino to jest nasza prowincja, w której prawdopodobnie będziemy mieli wiele problemów. Chyba, że ulepszyłbym zamek. Ale na to czasu nie mam po prostu. Trzeba byłoby w Owarii no stworzyć te naginaty nieszczęsne. Dobra, na razie zróbmy więcej po prostu jednostek zwykłych Ashigaru. Niech to będzie spam Ashigaru, taki lekki. Bo się inaczej nie da. Ci z różnicami od razu idą do Owarii. Mamy też nowego dowódcę, świetnie, więc będzie nowy... Zaraz znowu mi sklikam prawie zrobił, nie wiem czy widzieliście. Będzie to w takim razie, słuchajcie, tutaj minister do spraw zaopatrzenia. Myślę, że szybko się uzupełni jednostek, zasięgu jednostek pod jego dowództwem. Bo komisarz do spraw wojny jest paradoksalnie najmniej przydatny ze wszystkich. Dobra, damy mu komisarza do spraw zaopatrzenia. Zdecydowanie. I przy okazji weźmiemy ciebie stąd. Są niezadowoleni już oczywiście, bo po co mieliby być zadowoleni?
Trzeba by Metsukę tutaj sprowadzić. Znaczy tak, przez jedną turę. Jeszcze z jakiego powodu? I koiki po prostu, z tego powodu. No i wszystko jasne. To tu też zwerbujmy po prostu jeden oddział dodatkowy. Potrzebujemy po prostu tej armii. Na razie idziesz do Owarii, a później przerzucimy go do Mino. Więc będziemy się bronić tu i tu. Nie wiem, no jakoś muszę to wykminić, żeby bronić tą naszą, ten nasz zachód. Ale kiepsko to widzę. Drogi ze stacjami za chwilę będą, giełdy ryżu też się pobudują, troszeczkę jakby tych pieniędzy więcej przybędzie. I za dwie tury będziemy mieli drogę łuku, co da płonące strzały. To też sporo, wbrew pozorom, da. Takiego progresu finansowego. No i tu by trzeba było też coś zbudować. Na razie po prostu finansuję tylko i wyłącznie... Kurde zapią, no właśnie, średnio nas stać na te jednostki, wszystkie, które ja tworzę. To też jest, nie wiem, to jest też taki mały minus, nie? Więc ta giełda ryżu, ona by się bardzo przydała. Inne rzeczy. No dobra, zobaczymy. Na razie trochę mnie wykańczają te wojny na wszystkich, dosłownie wszystkich frontach. Walczymy z każdym możliwym sąsiadem. Świat nas nienawidzi. I najlepsze jest to, że jeżeli jakiś klan wypowiada nam wojnę, to automatycznie pogarsza stosunki dyplomatyczne ze wszystkimi. Nieważne, że my nie jesteśmy agresywni i nie wypowiedzieliśmy tak naprawdę żadnej wojny. To jest efekt lawiny. Nie da się tego zatrzymać. Po prostu... Brakło mi tylko Kidabatake, która wypowie mi za chwilę wojny, mimo tego, że ma wojnę z Hattori. Miyoshi, może umowa handlowa? Nie. Ja już zapomniałem, jak pierdliwy był po prostu ten poziom trudności. Wiem, że biadole, wiem, że może niekoniecznie się dobrze tego słucha, ale uwierzcie mi, że jest to irytujące. Naprawdę jest to irytujące. Osądzono i uwięziono. Kogo? O Boże, serio? Mieliśmy tutaj kogoś? No fajnie. Atak na morski szlak handlowy. Jesteśmy 537 na specjalizacja rolnicza. Dobry patent. Dobra. Zamożności wytwarzane przez gospodarzy w wszystkich prowincjach. Przez jedno miejsce w kolejce w Werbungo. O nie, pieniądze. Zdecydowanie pieniądze, bo to daje nam ponad tysiaka. No i pierwsze co robimy, po prostu niestety, ale musimy pędzić z nowymi prowincjami, bo potrzebujemy pieniędzy i to bardzo. Nie będę z niego robić żadnego wasala też, potrzebuję po prostu tych prowincji. Pokojowa okupacja. Nie jestem w stanie go naprawić. Ale przynajmniej zyskaliśmy tyle pieniędzy, że już będzie troszeczkę powinno być prościej. Dobra, dalej są niezadowoleni, ale przy rozdzieleniu określonych tam sił powinno być już trochę lepiej. Fajnie ten zero skarbiec wygląda. Śmiesznie troszeczkę. Dobra, Owarii. Przydałby mi się ninja w tych okolicach, żebym widział, co tu się dzieje. Ewentualnie mógłbym zrobić kontratak na Omi. Tylko, że oczywiście nie mam żadnego agenta. Znaczy, mam teoretycznie agenta tutaj. Trochę boję się go przerzucić, bo to już jest agent wyższego poziomu. Jeżeli stąd wyjdę, to już jest lepiej. Okej, idziemy do Owarii. Wzmacniamy to Owarii przede wszystkim. Czy gdzieś mam wyłączone podatki jeszcze? Nie. Ale są dwie prowincje, które są niezadowolone i to bardzo. Więc, po pierwsze zrobimy... Ja tego ninja przerzucę sobie tutaj. Idziemy tędy. Zobaczymy, co się przede wszystkim tutaj w tym Echu znajduje. To by się przydało. Dobra, w Echu nie ma nic. W... No to... Zarówno w Kadze... Mógłbym zrobić tak, że z Ikoiki zaproponuję im na razie rozejm. Satysfakcjonująca. Super. To może mi zapłacą. Za to i trochę podreperuję budżet. Przydałby mi się chociaż z 500 sztuk koku. Nie. Traktat pokojowy... Dobra, żądaj rozejmu, umowa handlowa. Może teraz nam zapłacą. Za umowę handlową, nie. Gdybym na przykład chciał od was 300 koku, przydałoby się, bo po prostu naprawiłbym zamek na południu. 100 koku? Nie. Ale dobra, no traktat pokojowy jakoś tam przynajmniej jednego przeciwnika na razie mniej. On ma, a wy może jednak... Jest nie do zaakceptowania za żadnej umowy handlowej. Przepraszam was na chwilkę. No już jestem, przepraszam was za to najmocniej. A więc tak, tutaj się chyba nic z tego nie da rady zrobić. Z Honmą. Hojo ma jedną prowincję. Jest słaby. Zażądaj rozejmu.
uczyń wasalem. Zostaną, zarządzają łowy handlowej. I masz ubóstwo. Co z tego? Daj mi miliony monet. Daj mi ryby, daj mi śledzia, daj mi wszystko. Teoretycznie mógłbym to zrobić. Tylko, że chodź nas zdradzi, jak tego się odbuduje. I za chwilę bym miał rebelię, z którą będę musiał się uporać. Wolałbym już ich przejąć po prostu w całości. Datę. Na pewno tą wojnę chcecie? Absolutnie konieczne? Absolutnie konieczne. Dobra. No to tak czy siak, musielibyśmy uderzyć na Echu. No i później z Echu na Echigo. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra. To co? Jakim cudem, kurwa mać, ja nie mogę przejść tędy, bo ten fiutek mnie blokuje. Jakim kurde cudem? Co? Ja się pytam. Rachida jest trochę niespokojna. Spróbujmy w takim razie go aresztować. 60% szans na powodzenie. Osądzony i stracony. Cudnie. I teraz. Dobra, uciekaj. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Proszę, proszę, proszę. To jest ten drugi. Super. No i tutaj sobie zostaniemy na jedną turę. Zastanawiam się nawet, czy nie odstawię jednego oddziału w późniejszym okresie, żeby w to miejsce się znalazł. Jeżeli ci Metsuka będą likwidować moich agentów, a nie stać mi na powołanie nowych. I to się zacznie robić problematyczne. Dobra, jeszcze jedna tura do Giełdy Ryżu. To też jest dobrze. Zobaczmy jeszcze ten technologię. Jedna tura. Tutaj będziemy musieli trochę rozwinąć pieniądze. Tak, niezadowoleni będą na pewno w tym miejscu, ale jeszcze przez około jedną turę, więc odseparujemy sobie po prostu stąd jeden oddział prawdopodobnie Ashigaru i będziemy mogli zaatakować ich. No i tu się zaczynają już prowincje należące do wielkiego klanu Date. Date jest generalnie fajnym klanem, jeżeli opanuje już tutaj te tereny, no to idzie tylko w jedną stronę. Tak samo jak ci, jak oni się nazywali, rano boskie, Shimazu. No i teraz pytanie. Tu mamy wielką armię. Więc może nie będę osłabiał, tylko pójdę stąd do Hidy. Jednym oddziałem. Chciałbym mieć, wiecie, wsparcie tego miejsca. Przydałby mi się ninja. O Jezus Maria, jak bardzo by mi się przydał ninja gdzieś w tych okolicach. Agenci. Tu mamy jednego. A ten gdzie jest, przepraszam bardzo? No, chciałbym go kliknąć. Czemu nie mogę go kliknąć? Nie mogę go kliknąć z jakiegoś powodu. Co ja chciałem zrobić? Chciałem po prostu gdzieś tutaj, wiecie, wysłać na stare tereny Yamamuchi, żeby zobaczyć, co się dzieje, bo nie chcę osłabiać Shinano z uwagi na to, że to się może dość ładnie bronić. I czy to jest w ogóle lepszy zamek zbudowany? Tak, tu jest twierdza, więc trochę już troszeczkę, wiecie, wyżej niż, prawda, słabsze. Co my chcemy tu jeszcze powołać? Nic. W takim razie, słuchajcie, mamy prawdopodobnie wszystko. Za chwilę dojdzie też kryzys właśnie lojalnościowy, jak widzicie. Ma dwa lojalności. By trzeba było opracować technologię, która da wierność generałów w następnej kolejności, w następnej turze. Dobra. Wroga armia w odwrocie. A może gdyby ich tu złapać, choć nie złapiemy ich dowódcą, bo myślałem, że wiecie, może przemieścić się troszeczkę dalej, możemy to zrobić oczywiście, i zacząć ich tutaj atakować, ale nawet jeżeli wezmę dowódcę, to i tak nie dostanę posiłku, bo stoimy minimalnie z daleko. Okej, no tu się najbardziej boję, bo tak, Owari, o ile Owari jest faktycznie mocno bronione i da radę się tutaj oswoić z ewentualnym zagrożeniem ze strony przeciwnika, no to zupełnie już inaczej będzie wyglądało jakby to drugie. Może teraz go do Mino przerzućmy. Świetnie. Trzeba by zrobić tutaj lepszą fortecę. I taka nasza brama. Brama na zachód. Okej, kończmy turę. Za chwilę dobijemy klan Hojo. Ewentualnie trzeba by się już obronić przed Musashi. Znaczy przed Musashi. Może zwasalizowanie go nie będzie takim głupim pomysłem teraz? Serio? Armia sabotowana, gdzie? W Hidzie. Niespokojny Musashi, niespokojny. Droga włóczni, okej.
Trochę mi się to nie podoba, że mnie tutaj sabotował. Zwerbuję ninja w takim razie. Na pewno. Potrzebuję go. Bardziej niż myślicie. Jaki to jest poziomowy? Jezus Maria! Przecież oż on mi pozabija wszystkich. Wow. Panie, panie, aresztuj go. 57% szans powodzenia. Bierz go, tygrysie. Jesteś zajebisty Metsuke. Nieudane aresztowanie, bo po co? Drugi. Aresztuj. 46% szans. Jesteś żółtodziobem, ale dasz radę. Kurwa. Tak właśnie wygląda właśnie działanie waszych agentów, nie? Mamy tylko niepokoje teraz. Niedobrze. Okej. Okay. Chodzą. Weźmy ich ten wasal. Bo nie mam za bardzo zaraz możliwości inaczej. Uczyń wasalem, zażądaj umowy handlowej. Czy dasz mi w takim razie jakieś pieniądze? Dasz mi teraz. No to jedną turę wypadało poczekać. 2000. Ile oni mają na turę tych pieniędzy? To jest w ogóle absurdalne, nie? Ja rozumiem, że mogą mieć powiedzmy jakieś duże dochody, skarbca od chociażby głowy rodu. Ale z jednej prowincji tyle ciągnąć? 2500 albo 2600? Nie. 2300? Tak. 2500? 2400? 2350. To powiedzmy, powinno być już dobrze. Nie, czyli łącznie 2300. Okej. Podsumujmy. Umowa handlowa, traktat pokojowy i zostają naszym wasalem. Super. Mioshi. Nie. Myślałem, że może umowa handlowa. Dobra. Zerwano sojusz. Date Hojo. No i bardzo dobrze. To jest pytanie. Co wy tu macie w ogóle? Dużo samuraj z katanami. I oni idą na to miejsce. Na bank. Shimoza raczej nie będzie ich interesować. Jestem przekonany. Dobra, ale mam pieniądze, żeby to naprawić przynajmniej teraz. Musashi? Raczej nie. Zobaczmy, gdzie co tu możemy porobić. Bo ja mówię, potrzebuję pieniędzy. Na tych nowych terenach może niekoniecznie. Ale chociażby tutaj. Potrzebujemy targu w tym miejscu. Tutaj niczego nie będziemy ulepszać. Ale mogę zrobić to Dojo Nagina. To bardzo by mi to pomogło. Bardzo. Zróbmy ulepszenie na twierdzę. Kolejny Ashigaru. Ja się boję, żeby tutaj mi zaraz nie wyskoczyli po prostu z jakąś wielką armią. Czymkolwiek, bo to się za chwilę źle skończy. Dla nas bardzo. I zróbmy sobie honor generałów. Znaczy, nie honor generałów, tylko generalnie wierność generałów. Zadowolenie w całym rodzie. Zadowolenie w całym rodzie też by było całkiem sensowne. Dobra, ale wierność generałów się przyda. Bo, a może i nie. Skoro ten został już wierny. Minus kosztów działań mnicha, niekoniecznie. W stosunku do dyplomatycznych, zwiększenie dochodu z handlu, mamy go mało. Ale przydałby mi się to. Dostarcza żywności 2 i zwiększa dochód z handlu tylko cła. 2 do kolejnej żywności to jest jak najbardziej plus. Ewentualnie doświadczenie, prędkość uzupełniania jednostek. Trochę szybciej mogę opracowywać sztuki Bushido. Doświadczenie dla jednostek z mieczami średnio mi się przyda. Udostępnienie pikującego żurawia. To jest formacja dla jazdy. Może w tą drogę włóczni? Bo pieniądze tak czy siak pozyskamy. To by było całkiem fajne. Turniej sumo. Spożycie jednostek tej żywności 1 wzrośnie. Premia do rodowej stawki podatku. Jeden do zadowolenia w całym rodzie. Wiecie co, to nie jest głupie. Dobra, zróbmy tą jedną lojalność dla generałów. To jeszcze 7 tur potrwa, więc generałowie mają szansę tam się wybić na wyższe poziomy. I to by było chyba na tyle. Sprawdźmy. No, są niezadowoleni na północy. Dobrze, że nie kliknąłem jeszcze niczego. Idziemy. Próbujmy go aresztować. Wróg osądzony i stracony. Bardzo ładnie, fajnie, szybko się to udało załatwić. No i teraz ninja. Idziesz w tę stronę.
Zobaczmy, co jest w Edge'u. W Edge'u nie ma tak naprawdę niewiele ciekawych rzeczy jest. Więc zróbmy tak, zaatakujmy ich tłum. Mamy sporą armię. Edge'u nie ma tak, znaczy Honma nie ma tak naprawdę niczego. Super. No, zrobimy na automacie sobie bez problemu. Bosko, pięciogwiazdkowy daimyo. To jest przepiękne. No i przejmuje meczu. No i ponownie na automacie. Żeby zbytnio się nie męczyć. Nie chcę zabierać wam czasu i sobie przy okazji. Bo szybko się zregenerujemy. Super. Pokojowa okupacja oczywiście. Stać nas na naprawę, stać nas na naprawę. Mamy targ, dodatkowy pieniądz, fantastycznie. To ja od razu może tego agenta bym sobie przemieścił. Nie wiem, właśnie tak zastanawiam. Bardzo by mi się przydał tutaj, na tych terenach. Mam nadzieję, że nie wykryje mnie ten Metsuke. Bo to by było straszne. I zobaczmy, co jeszcze chciałem zrobić. Tym Ikko Iki. No i Honma. Wrogość, słaby, ubóstwo, zażądaj rozejmu, jest nie do przyjęcia. Szkoda, naprawdę szkoda. Żądaj umowy handlowej. Masz wojnę z Datę, mamy wspólnego wroga. Debilu jeden. Inaczej już tego nie nazwę. Dam ci syna. O. Prawo przemarszu, 20 tur. Nie. Matko Boska. Rozmawia ze skretynem. I Datę jest straszliwy. Potęga straszliwa. Tu w zasadzie odnosi się to tylko do tego, że ile ma jednostek. Prawdopodobnie ma też dużą flotę. To nie jest do końca uzależnione od tego faktycznie, ile ma armii. A może być w większości przypadków pokłosiem po prostu też floty. Tego, co pływa z tą flotą. Więc zobaczmy. No tutaj mamy, widzę, że armia samurajów z Ashigaru łucznikami. Takie duża samurajów z katanami. To jest martwiące. Więc na razie to się ulokujemy w tym miejscu. Będziemy się bronić. Pełna armia. No i to wygląda dobrze. Zacnie. No i mamy kolejny poziom doświadczenia, który chciałbym tutaj rozdać. Na koniec jeszcze. Fajnie. Honor na 5. Mamy, bo mamy wasala. To mi się bardzo przyda. I teraz pytanie. Co byśmy chcieli tutaj zrobić? Efektywność zachęty plus 2 do morale jednostek pod jego dowództwem. Bardzo dobra rzecz. Plus jeden do honoru daimyo. To by było niegłupie, żeby dać. Damy sobie jeszcze tutaj udostępnia 3, plus 3 ataku dla całej piechoty pod jego dowództwem. Co my tu mamy? Plus jeden do morale dla wszystkich jednostek Ashigaru pod jego dowództwem. Korzystasz z Ashigaru, więc jak najbardziej. Robimy tak. I powinienem mieć maksymalny honor. Super. I zobaczcie, mamy tak honorowego daimyo, 6 punktów, max, a i tak nikt, wszyscy nas nienawidzą, nie? A przy tak honorowym daimyo to już powinno być zdecydowanie lepiej. Pozyskanie wasale, honor osobisty, i to powinno się przełożyć. No właśnie, honor daimyo wpływa na lojalność generałów, sławę rodu i biegłość dyplomatyczną. I gówno, śmierdzi śledziem po prostu i tyle ci mam do powiedzenia. Nic więcej, dyplomacja i dupa. Nie, nikt cię nie lubi. Rada rodzina cię kocha, bo jesteś honorowy. Super. I tyle by to było. No, i koniec. Więcej nie ma. Dobra. Słuchajcie, tu się pojawia problem, bo znowu są niezadowoleni, więc muszę ich chyba im wyłączyć ten. Jeszcze zobaczmy finanse. Czy tu wybuchnie bunt? Tak, tu wybuchnie bunt na 100%. Mógłbym ten bunt stłamsić. To na 100%, ale Ikko Iki mi tu rośnie. To mi się nie podoba, bo będzie problem z tą prowincją. Po prostu Ikko Iki należałoby jak najszybciej wypierdzielić kosmos. Albo przynajmniej stworzyć technologię istotę ducha. Bo możemy zrobić świątynię buddyjską na pewno. Czyli musimy rozwinąć te rzeczy. I tutaj musimy rozwinąć na drugi poziom, zrobić świątynię buddyjskie. Bo tu już Ikko Iki nie ma zapędów. Ale jeżeli zrobimy świątynię buddyjską i zwerbował agentów, którzy by mi nawracali te prowincje, to by było już naprawione. A więc na razie zróbmy tak, że zmniejszę im podatki na jedną turę. Żeby nie było. Puścimy kolejną turę, zobaczymy co się stanie z tą armią. No i przede wszystkim tutaj też są strasznie niezadowoleni.
Ale jakoś to będziemy, słuchajcie, musieli sobie odbić. Ja bym bardzo chciał, żeby Hojo do zażądaj przyłączenia się do wojny kontra Datę. Nie do przyjęcia. I zobaczcie, i to jest właśnie nasz wasal. Nie mamy żadnej kontroli nad wasalem, nie? Co z tego, że mamy problem? Wasal i tak nie dołączy do naszej wojny. I on ma nas w dupie. Dlatego nigdy nie lubię robić wasali. Zrobię go tylko dlatego, żeby mieć ten honor. Okej. Okay. To w takim razie nie będziemy tego robić, a będziemy sobie... Znaczy, to by mi się przydało. Tylko dlatego bym to chciał zrobić. Mniszki wojowniczki. Mnisi z naginatami, mnisi z łukami. Cienie Hanzo, podobno. Nigdy nie korzystałem z tego oddziału. To jest jakiś specjalny chyba oddział dla Wobli Tokugawy. To może wiecie co, w to pójdziemy? Czyli kaligrafię, bo to da plus 20 do stosunku dyplomatycznego. Nie mam zielonego pojęcia, czy w czymkolwiek to pomoże, ale zobaczymy. I gdzie uda się Datę? Przynajmniej przestali mnie blokować. Dobra. Są w tej prowincji, będą ją atakować i ta armia jest sensowna. Co tu mamy? Daimyo! Mamy szansę ubić Daimyo. Ale mamy bardzo mały zamek, więc to będzie problematyczne. Mamy brata Daimyo i generała. Wszyscy bardzo doświadczeni. To jest trochę już trudne do zabicia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem oddziałów. Aż osiem. Pocieszam się tym, że mają mało łuczników, których będzie można fajnie porozwalać. Mamy przewagę liczebną, możemy zrzucić mu Rujari, ale będzie trzeba zrobić bardzo umiejętnie i uważać na tych samurajów, których mają zdecydowaną przewagę. Na szczęście nie dokopali się jeszcze do Nondachi. Bo jeżeli mieliby Nondachi, to o ile w szturmach się nie przydają, to w polu to jest kombajn, a nasze jednostki to zboże. Tak można je porównać. Dzięki za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę, komentarz. Zapraszam do Patronite'a, jeżeli chcecie wspierać kanał i mi pomóc też. I bardzo dziękuję wszystkim, którzy się na to zdecydowali. Hej, pa, pa!